W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, w pierwszy dzień wakacji 26 czerwca, a witam słowami, które zaczerpnięte są z przewodnika z Biblią na co dzień. Pierwszy werset przeznaczony na dzisiejszy dzień to fragment psalmu 23. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Mamy jeszcze dwa wersety z drugiego listu do Koryntian, z 4 rozdziału, 8 i 9. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Oba fragmenty, które dziś otrzymujemy, dotyczą bardzo czułej sfery naszego życia. Dotykają tych momentów, w których jesteśmy bezbronni, smutni, przygnębieni. Dotykają tych momentów, w których idziemy ciemną doliną. I żeby nie pozostać w takiej sferze abstrakcji, czym jest ciemna dolina, to mam do Was prośbę, abyście pomyśleli teraz, co w Waszym życiu było ciemną doliną. Kiedy mieliście to wrażenie, że idziecie ciemną doliną, że mówiąc wprost, jest źle? To może być choroba, może być rozstanie z bliskimi. To mogą być mniejsze lub większe trudności bez wartościowania tego, kto ma większe lub mniejsze kłopoty w życiu. Przeróżne są ciemne doliny. I myślę, że nie ma sensu, żebym podawał teraz przykłady, bo każda i każdy z nas doskonale czuje to pojęcie w swoim życiu. Wiemy, kiedy byliśmy w ciemnej dolinie. Wiemy, kiedy musieliśmy borykać się z trudem i musieliśmy odszukiwać w sobie odwagę do tego, by ciemną dolinę pokonać. Dla mnie te dwa fragmenty przypominają, według mnie te dwa fragmenty przypominają nam, kogo powinniśmy wzywać wtedy, gdy jesteśmy w ciemnej dolinie. Do kogo możemy się zwrócić o pomoc? Kogo możemy prosić o wsparcie i o towarzyszenie? Ale według mnie te dwa fragmenty są też pięknym dowodem istnienia Boga. Bo widzimy, że nie jest to Bóg, który obiecuje nam przejście przez drogę pełną wspaniałości, przez krainę mlekiem i miodem płynącą. Nie jest to Bóg, który obiecuje nam, że jeśli będziemy Mu ufać i służyć, to wtedy nie spotka nas żadne cierpienie, żadna trudność. Nie znajdziemy się w jakiejś ciemnej dolinie. To Bóg, który mówi, że tutaj, w tym świecie, w świecie pełnym grzechu, w świecie pełnym zagubienia, spotka nas i przygnębienie, i zakłopotanie, i rozpacz, może nawet prześladowanie. Może będziemy musieli przejść przez bardzo ciemną dolinę, przerażającą. Ale to jest jednocześnie Bóg, który mówi nam: przez to wszystko przejdę razem z wami i doprowadzę was do wieczności, do życia w Królestwie Bożym. Nie jest to więc Bóg, który nas oszukuje.
Nie jest to Bóg, który obiecuje coś, co się nie wydarzy. Jest to Bóg, który pomaga nam radzić sobie ze światem urządzonym przez człowieka. Światem, w którym wolność jednego niejednokrotnie ściera się z wolnością drugiego. Światem, w którym nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale możemy liczyć na dobrego, wspaniałego pasterza. Kochani, jeśli znajdujecie się w ciemnej dolinie, jeśli czujecie się przygnębieni, zakłopotani, zrozpaczeni, jeśli czujecie się jako ci, którzy są uciskani, prześladowani, opuszczeni, powaleni, to pamiętajcie, że razem z arcypasterzem, razem z Bogiem, który otacza swój lud miłością, nie jesteście sami. A zatem uciskani nie będziecie pognębieni, zakłopotani nie będziecie zrozpaczeni, prześladowani nie będziecie jednocześnie opuszczeni, a będąc powalonymi nie zostaniecie pokonani w żadnej ciemnej dolinie. Niech Bóg wam błogosławi i pomaga z radością i nadzieją przechodzić przez każdą ciemną dolinę. Niech Bóg będzie z wami. Amen.